Wyobraź sobie, że wystarczy jeden mały trik, żeby twoje zdjęcia w lightroomie zyskały ten niesamowity, profesjonalny sznyt. Brzmi zbyt pięknie, żeby było prawdziwe, a jednak. Cześć, z tej strony Waldek, kanał Photomix. Witam Was na moim kanale. Dziś mam dla Was coś ekstra. Pokażę Wam mniej oczywiste możliwości maskowania w Lightroomie, które totalnie zmienią Wasz sposób pracy z tym programem. W tym materiale dowiecie się o trzech sprytnych funkcjach, które nie tylko ułatwią Wam zaznaczanie konkretnych elementów na zdjęciach, ale też pozwolą uzyskać wyjątkowe efekty. To absolutnie must-have dla wszystkich, którzy chcą wydobyć ze swoich zdjęć to, co najlepsze. Jeśli macie ochotę pochwalić się swoimi pracami, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Chętnie zobaczę, jak Wam poszło z tymi trikami. Pamiętajcie też o zasubskrybowaniu kanału i wciśnięciu dzwoneczka, żeby być na bieżąco z kolejnymi poradnikami i ciekawostkami na temat obróbki zdjęć. Jeśli podobają Ci się moje filmy, wesprzyj mój kanał na platformie Patronite i skorzystaj z dodatkowych bonusów. Pierwszym trikiem, przykładem, który przedstawię jest zaznaczenie linii. Otóż jeśli chcemy zaznaczyć, tak jak tutaj widzicie, linię, która przechodzi z perspektywą tak z dołu do góry, czyli u dołu mamy ją szerszą, u góry węższą, no to trzeba się ostro pobawić. Czyli albo ręcznie sobie to wszystko ustawiamy, czyli lecimy pędzelkiem od dołu do góry i zaznaczamy to ręcznie zmieniając wielkość pędzla, albo robimy to częściowo na gradientach, zmniejszając te gradienty właśnie względem perspektywy. Jednak nie musimy tego robić i zrobimy to w bardzo prosty sposób. Zobaczcie teraz ten trik, czyli przejdziemy do maskowania. Jeżeli tu jesteśmy, wybieramy pędzel. Oczywiście będziemy to robili na yy, pędzlu. I jak tutaj mamy, widzicie, nawet się nam zgadza ten pędzel wielkościowo. I klikniemy sobie w tym miejscu. Teraz przejedziemy na górę i zmniejszę ten pędzel do wielkości, taka jak jest tutaj. Oraz wcisnę klawisz SHIFT na klawiaturze. Pyk i zobaczcie co się stało. Z wciśniętym klawiszem SHIFT nie dość... Że zrobiło nam zaznaczenie idealnie proste, to jeszcze zmniejszyło nam ten pędzel ładnie i nie musimy już tutaj kombinować z żadnymi innymi rzeczami. Także jest to naprawdę super efekt, jeżeli właśnie o to chodzi. I teraz możemy sobie właśnie zmieniać jego o proszę bardzo temperaturę barwową i zrobiliśmy go niebieski mamy niebieściutki tylko ten y, tą jedną linię właśnie ładnie przechodzącą perspektywistycznie perspek wedle perspektywy y, z dołu do góry bo tak jak to jest w photoshopie jeśli klikniemy dajmy na to będziemy mieli jeden pędzel taki o wielki i klikniemy go sobie tutaj Następnie wciśniemy Shift i klikniemy tutaj. To, jak zauważycie, dostajemy prostą, idealnie taką samą linię zaznaczenia. Jednak, zmieniając ten rodzaj pędzla, czyli wielkość pędzla, właściwie dostaniemy taki fajny efekt, który wykorzystamy i bardzo nam to zwiększy szybkość pracy z samym Lightroomem. Dla lepszego pokazania tutaj. I ściągnąłem z internetu takie zdjęcie, i też możemy to fajnie zobaczyć. Jak zobaczycie, wybierzemy pędzel i tutaj dostosuję. O, ładnie. Wielkość pędzla. Klikam, przejeżdżam na sam koniec, zmniejszam rozmiar pędzla, shift, klikam, ciach. I teraz możemy się już bawić w różne, jak widzicie, zmiany, jeżeli. Chcielibyśmy tutaj jakieś powprowadzać i na przykład kolorystykę zmienić. O, i proszę bardzo, mamy coś takiego, naprawdę super sprawa. Drugim trikiem, który chciałbym pokazać, to zaznaczanie na przykład, w tym wypadku będę chciał zaznaczyć ciemne elementy tła. I jak to zrobić? Musimy troszeczkę się przestawić, bo Tutaj zaznaczymy całe tło, i później wszystkimi innymi maskami będziemy to tło odznaczać do momentu, w którym nasze zaznaczenie będzie takie, jakbyśmy chcieli. Jest to troszeczkę skomplikowane, ale jednak dobrze działa. Może nie jest to coś, co jest schowane w Lightroomie, jednak jest mało o tym opisane. I niewiele źródeł, jeżeli chodzi o oryginalne źródła Lightrooma, właśnie mówią jak z tego dobrze korzystać. Jeżeli byście chcieli więcej takich y, kruczków y, dotyczących zaznaczania, to napiszcie także w komentarzach. Na pewno y, rozszerzę ten temat, jeżeli będzie jakieś zainteresowanie. I teraz zobaczmy. Chcę zaznaczyć samo tutaj y, tą część bez tej jasnej, y, z tego jasnego elementu, czyli tej drogi, i tutaj słońca, i oczywiście postaci. Czyli przechodzę do masek. Jak widzicie, od razu nam wykryło postać, ale nie o to nam chodzi. Chcemy zaznaczyć samo tło, czyli mamy po prostu zaznaczenie automatyczne tła. Klikamy to i teraz jest wykrywanie tła. Jak widzicie, ciach, i mamy już zaznaczone tło. I teraz mamy tutaj dodaj i odejmij. I możemy swobodnie sobie odjąć w tym wypadku te elementy stła które chcemy czyli klikamy odejmij i w tym wypadku chcemy te jasne partie czyli możemy sobie po prostu przejść do zakresu luminacji jeżeli to klikniemy przejedziemy tutaj jak widzicie pojawia się pipeta klikamy i mamy już te jasne partie odznaczone Ciemne, jak widzicie, dalej są na czerwono zaznaczone. Możemy to oczywiście, jak widzicie tutaj, pojawił nam się taki pasek, który możemy przesuwać i zwiększać lub zmniejszać moc tego jeszcze naszego zaznaczenia. Możemy także, jak widzicie tutaj, jest w pasku taki jeszcze jeden paseczek, który jeszcze bardziej to nam pozwala. Możemy to przesunąć i jak widzicie. W różne strony to pozmieniać, tak żeby nam to pasowało i było takie jak chcemy. I teraz na przykład chcemy także ująć temperatury, żeby zaniebieszczyć, zrobić bardziej niebieskie to, to tło. I jak widzicie, robi nam się to tylko. Bez świateł, które zaznaczyliśmy, jeżeli byśmy chcieli jeszcze te zielenie, to możemy dalej wprowadzać następną maskę. Możemy wprowadzać odjęcie maski gradientu, i wtedy będziemy mieli jeszcze, dajmy na to, odejmij gradient liniowy. I chcemy stąd, jak widzicie, to się nam odznacza, a nie zaznacza, żebyśmy wiedzieli, o zobaczcie, jeśli przesunę, to mamy odznaczony. Odznaczoną tą część, właśnie którą zaznaczamy, żeby się nie pomylić. Odznaczamy to, co jest zaznaczone. Tutaj należy na to zwrócić uwagę. To jest właśnie drugi trik, który chciałem Wam pokazać. Trzeci trik jest dość oczywisty, choć jednak nie wiem, czy wszyscy go znają. Jak wiadomo, jeśli Wybierzemy na przykład gradient radialny, sobie klikniemy i będziemy chcieli tutaj, dajmy na to, coś w słońcu zmienić i przesuwamy go, robi się kółko lub elipsa. I żeby wyrównać to wszystko, nie kombinować z elipsami, tylko mieć równe kółko, to także wciskamy Shift na klawiaturze. I teraz, jakbyśmy nie zmieniali, zawsze będziemy mieli tą zmianę kołową i możemy tu wprowadzić swoje jakieś, jak widzicie zmiany, wszystko się o, oprócz tego, wszystko się zmienia. Ale jeśli byśmy chcieli wprowadzić, teraz jeszcze tutaj wejdziemy i na przykład gradient liniowy i przesuwamy naszym gradientem w tą stronę, to jak widzicie on się buja i ciężko nawet na wprost ustawić, jak jest. Dlatego ja to może jeszcze usunę i spróbujemy to z dołu zrobić, będzie lepiej widoczne. Gradient liniowy o ciach. Jak widzicie, to się przesuwa, ale jak wciśniemy klawisz Shift, o nie możemy, możemy tylko pion, poziom i nic więcej. Nie zrobimy w tym wypadku. Także klawisz Shift, i w zależności od tego, jeszcze jak zrotujemy naszą rączkę, będziemy mieli go albo pionowy, albo poziomy. Także bardzo fajna funkcja, również i w tym wydaniu. I to już wszystko, co przygotowałem dla Was w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że te sprytne sztuczki rozjaśniły Wasz sposób patrzenia na maskowanie w Lightroomie i zainspirują Was do kolejnych fotograficznych eksperymentów. Dajcie znać w komentarzach, które z tych wskazówek były dla Was nowością, oraz czy chcecie więcej podobnych materiałów. Pamiętajcie o kciuku w górę i subskrypcji. I oczywiście dzwoneczku, aby nie przegapić żadnego z nadchodzących filmów. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem, cześć!